No cześć, oto pierwszy odcinek Fajnych Rzeczy. Jeżeli nie wiecie, co to jest Fajne Rzeczy, to sprawdźcie wczorajszy filmik, w którym tłumaczę, czym są fajne rzeczy. W skrócie będę się dzielił z wami fajnymi rzeczami. Dzisiaj mam dla was, niech no spojrzę, polski komiks, kinowy horror, serial sądowy, grę zręcznościową oraz program pewnego komika. I wcale nie w tej kolejności, którą właśnie przeczytałem, ale za to wszystko bez spoilerów. Dziedzictwo Hereditary, które właśnie leci w kinach, trafiło mnie tam, gdzie w zasadzie dawno nie trafił mnie żaden horror. To nie jest gatunek, z którym ja się ogólnie lubię, dlatego że doszedłem do wniosku, że żaden horror nie będzie w stanie wystraszyć człowieka tak bardzo jak horrorowa gierka. W filmie dużo trudniej się bać, dlatego że jakby, no ty nie jesteś bany. W grze to ty jesteś bany. Ale Hereditary, podobnie jak reszta tych nowych, ambitnych horrorów, uderza w odrobinę inne nuty. Żadne tam głośne dźwięki, które cię wystraszą, czy potwór wyskakujący z szafy. Mieszanki nadprzyrodzonego z psychologicznym to teraz główny konik i mamy z tego gatunku już naprawdę sporo pozycji, żeby wymienić tylko Babaduka, Czarownicę, czy tam Wiedźmę, zależy, które tłumaczenie macie, czy To przychodzi po zmroku. Wszystkie są częścią tego samego nurtu, który nakłada jakby te dwie warstwy naraz na siebie. Na przykład, co jeśli szaleństwo w rodzinie? A co jeśli duchy? A co jeżeli być może jedno i drugie? A może tak naprawdę tylko jedno z nich, tylko myślimy? A nie wiem, boję się. Spójrzcie na tę piękną cegłę. Można ją postawić, ale nie na dłoni, jest za duża. Tak wydała Kultura Gniewu Pana Żarówkę, komiks stworzony przez lata, przez polskiego animatora. No i jak widać, w końcu wydany, ponad 600 stron komiksu. Powiem wam tak, ja już byłem kupiony w tym komiksie od pierwszego rozdziału, w którym to w rodzinie robotniczej ojciec ulega w fabryce nieszczęśliwemu wypadkowi, przez co zostaje rozpłaszczony na leśnik. Tylko to nie jest żart, to jest wielka tragedia dla żony i dziecka. Dlatego, że teraz stracili jedyne swoje źródło utrzymania. Więc z jednej strony kreskówkowy slapstick, a z drugiej nadal można się zabić o asfalt życia. I ogromnym sukcesem Pana Żarówki jest właśnie to, że pomimo tej fantastyki i humoru wypada jako przekonująca historia o trudach życia w warstwie robotniczej. Na pewno będzie to jeden z moich komiksów roku, więc możecie na przykład, nie wiem, kupić w sklepie Gildii razem z moimi komiksami. Jest taka opcja. Jakby co, link na dole. Netflix od jakiegoś czasu karmi nas serialami o zbrodni i niektóre są naprawdę fantastyczne, jak Making a Murderer, a inne dość przeciętne, jak Evil Genius. Niedawno na Netflix trafiły Schody, czyli taki protoplasta tych wszystkich seriali z 2004 roku, teraz wzbogacony też o nowe odcinki. I te oryginalne 8 odcinków z 2004 roku, to ja wam powiem, no to jest mistrzostwo właśnie tego typu programów. Fantastyczny procedural sądowy. Niby prosta sprawa. Kobieta martwa na dole schodów. Jedyny inny obecny, jej mąż. Czy ona spadła z tych schodów, czy mąż jej pomógł spaść z tych schodów? Po drodze traficie na więcej zwrotów akcji, niż się prawdopodobnie spodziewacie. A ostatnie 5 odcinków to dodatkowo solidny przeskok w czasie, co też jest niezłym ciosem. Choć niestety te najnowsze odcinki nie mają w sobie za dużo nowości. Ale jako całość serial nadal jest prawdziwym wydarzeniem i na tym kończę polecajkę, bo z tego typu serialami im mniej wiecie, tym lepiej. Więc miłego oglądańska na Netflixie. Nie mogę nadal uwierzyć, że kupiłem na Switchu, ale jest też na peceta, za 60 zł Hollow Knighta, kiedy ta gra jest warta 160 zł. Po prostu nie ma za plecami żadnego studia, nie ma żadnego Nintendo, które ci powie: słuchaj, myśmy Kirby wydali za 220 zł, to wy to możecie zrobić jeszcze bardziej. Ja pocinam w Hollow Knighta już od 20 godzin i końca nie widać. Ta gra ma
tyle towarów w sobie, tyle rzeczy do odkrycia. Hollow Knight to jest Metroidvania, czyli w skrócie dwuwymiarowa platformówka z bardzo dużą mapą, w której można się zgubić i odkrywać rzeczy. I to moja nowa ulubiona gra z tego gatunku, bo żadna inna tak naprawdę nie dała mi takiego poczucia eksploracji, odkrywania nowości. Miałem raz taki moment, że dotarłem do jakiejś ściany, a kurde, tu już byłem, co za strata czasu. A okazuje się, że bum, rozwalam jakąś ścianę, przechodzę dalej przez tajemne przejście i nagle trafiam na jakiegoś ślimaka, proroka. Wszyscy są tutaj żuczkami i mają wspaniałe, urocze, różnego rodzaju głosiki zbudowane, więc to wszystko żyje. I to mimo właśnie, że zwiedzamy opuszczony, podziemny świat. I jest w tym satysfakcjonująca konsekwencja, kiedy idziesz w samotności i nagle spotykasz, no jakaś jedna postać po prostu, no po prostu sobie siedzi, no co ma robić, no tutaj mieszkam w tym podziemiu opuszczonym. Na koniec coś na szybko, dlatego że jeżeli ktoś nie będzie czaił po angielsku, no to niestety bardzo niewiele skorzysta. Chociaż w sumie z Hollow Knightem też, bo w Hollow Knightie też są dialogi. No mniejsza z tym, zakładam, że znacie angielski przynajmniej jako tako. Jesus. Wyedukujcie się odrobinę, nie mieszkacie w lesie. Joe Pera, lat 30, komik znany z tego, że nigdy nie wychodzi ze swojej persony oraz z tego, że jego persona jest małomiasteczkowym staruszkiem, dostał swój własny show na Adult Swimie. I w tym show zabiera was w jednym odcinku na śniadanie, w innym opowie wam o tym, że miasteczko jest zbudowane dzięki dużym złożom żelaza tutaj. Najpiękniejsze, że nie ma w tym szyderu. Joe Pera Talks With You nie tylko was rozśmieszy, ale też przywróci wam miłość do najprostszych rzeczy w życiu, takich jak mosty albo dobre śniadanie. Niestety w Polsce tego na legalu nie ma i nie będzie, więc no co mam wam powiedzieć, szukajcie alternatywnych źródeł. A ja zostawiłem wam na dole zestaw linków do jego wcześniejszych produkcji, które wypuszczone zostały na YouTubie, więc akurat z nimi nie będzie problemu i one dadzą wam odrobinę tego poczucia właśnie, czym Joe Pera stoi i na czym polega jego humor. To powinno rozognić waszą miłość do tego młodego komika. To wszystko na dziś. Jestem ciekaw, co sądzicie o formule, a także co was rozogniło, czy widzieliście którąś z tych rzeczy, graliście w którąś rzeczy, czytaliście. Nie mogę tego mówić za każdym razem. Jest dużo rzeczy, które można robić z tymi rzeczami, o których ja mówię. Jedyne, co je łączy, to że to są fajne rzeczy. Przynajmniej moim zdaniem można się nie zgadzać. Zostawcie lajka, jeżeli się zgadzacie. Zostawcie lajka, jeżeli się nie zgadzacie. Trzymajcie się i ja mam Firerant. Nie wiem, kiedy następny odcinek. Czy to będzie co tydzień? Co dwa tygodnie? Chyba co dwa tygodnie, jakoś tak. Żeby się zdążyło coś nazbierać sensownego, nie? Trzymajcie się. Nara.